Aleluja. Witam serdecznie, kochani, na naszym świątecznym, niedzielnym nabożeństwie, bo tam, gdzie jest Pan, prawda, tam, gdzie jest święty, 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 tam jest Boża chwała, jest Boża obecność, jest Boża moc. A też w tej pieśni, którą wyśpiewał nam chór, bardzo serdecznie dziękujemy. Kochani, ostatnie słowa brzmiały, gdy swych wiernych Pan zawoła, ja w tej liczbie będę również, prawda? Ja będę tam obecny. I dlatego też, kochani, tak bardzo ważnym jest, abyśmy mieli nadzieję, abyśmy wiedzieli, gdzie idziemy, abyśmy żyli tą przyszłością i tą myślą, że już wkrótce Jezus Chrystus nas wszystkich zawoła. Ale, kochani, zanim nas Chrystus zawoła, albo w momencie, kiedy nas zawoła, czy będziemy gotowi, aby tam wejść, aby się tam z naszym Panem spotkać. Dlatego, że, kochani, jest jeden warunek. Warunkiem, aby wejść do nieba, jest czyste serce, czysta dusza, czysty człowiek. Jeżeli nie będziemy czyści, nic z tego nieba nie wyjdzie. Będziemy, kochani, oglądali dusze zbawione, będziemy oglądali dusze szczęśliwe, będziemy oglądali wspaniałe niebo, ale sami tam nie wejdziemy. Dlatego też myślą przewodnią, kochani, w miesiącu listopadzie jest werset z Księgi Objawienia, właśnie z ostatniej księgi Pisma Świętego, z księgi, która wprowadza nas jakby w atmosferę nieba. I w tejże księdze, w drugim rozdziale czytamy: wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Opamiętaj się, bo nie ma innej możliwości, aby wejść do nieba. I właśnie w tymże miesiącu, kochani, o tym rozmawiamy. Tydzień temu był taki temat, 2 tygodnie był taki temat. Ja chciałbym też do tego tematu się troszeczkę podłączyć. Chciałbym na ten temat coś powiedzieć. I kochani, przygotowałem tutaj sobie troszkę rekwizytów, bo, kochani, chciałbym po pierwsze pokazać nam, na czym polega pokuta. Wiecie, pokuta, kochani, zresztą śpiewaliśmy w jednej z pieśni dzisiaj i ja, zespół uwielbiający, bym chciał poprosić, żeby się przygotował po mojej usłudze, też tę pieśń zaśpiewamy. To jest pieśń: tylko w Bogu jest moje zbawienie, w Nim jedynie duszy ukojenie. Dobrze? Także zespole, bardzo proszę, po mojej usłudze. Ale, kochani, w tej pieśni śpiewaliśmy, ja sobie zapisałem: ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie, wylewajcie swoje serca przed Nim, wylewajcie przed Nim serca wasze. Kochani, wiecie, z grzechem to jest tak trochę dziwnie. Wczoraj zasięgnąłem informacji od mojego zięcia, który jest farmaceutą, kilka lat studiował i zna się trochę na odczynnikach chemicznych. Więc, kochani, to jest biała woda. To jest po prostu nasze życie, prawda? I teraz, kochani, wystarczy kilka kropel, zobaczcie, tylko wleję, ciemnego płynu, żeby, zobaczcie, co się stało. Cała ta woda, przepraszam, zobaczcie, za chwileczkę będzie czarna. Tak działa grzech. Możesz całe życie albo cały czas może wydawać ci się, jakby ktoś miał chusteczkę, bo nie byłem przygotowany, jakby cały czas wydaje ci się, że jesteś czysty, święty. Zobaczcie, wystarczy, kochani, dziękuję, wystarczy troszeczkę kropel grzechu, żeby zanieczyścić całe twoje życie. I wiecie, co jest dziwne? Zasięgnąłem również rady mojego zięcia i mówię: ale teraz mi doradź, co zrobić, żeby to odczynić znowuż, żeby ta woda z ciemnej stała się biała. Okazuje się, że właściwie nie istnieje taki środek. Wiecie, co trzeba teraz zrobić? Właśnie, teraz, kochani, żeby znowuż uregulować swoje życie przed Panem Bogiem, trzeba to wylać, bo nie ma innej możliwości, i trzeba nalać nowej, czystej wody. I wtedy, zobaczcie, nasze naczynie będzie znowuż czyste i będzie wypełnione świeżą, czystą wodą. Kochani, tak działa pokuta.
Chciałbym dzisiaj po pierwsze pokazać, za chwilę jeszcze pokażę więcej rzeczy. Chciałbym, kochani, pokazać, że czasem wystarczy, zobaczcie, jakie to jest malutkie w stosunku do tego. Wystarczy kilka kropli grzechu, żeby zanieczyścić całe nasze życie. Kilka kropelek tylko grzechu wystarczy, żeby przeszkodzić nam wejść do nieba. Dlatego też, kochani, w tymże słowie Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiada: jeżeli nie przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Opamiętaj się, nawołuje Boże Słowo. Bo czasem nam się wydaje, kochani, przecież jest wszystko okej. Modlę się, chodzę na nabożeństwa, prawda, czytam Biblię, angażuję się w dzieła ewangelizacyjne, a przecież raz sobie tylko przekląłem. A przecież raz tylko, kochani, zobaczcie jeszcze raz, a przecież tylko raz kropelkę dorzucam. Tylko raz przecież oszukałem, tylko raz się zagniewałem, tylko raz przecież coś złego zrobiłem, prawda? Zobaczcie, tylko raz, tylko raz, tylko raz. W tym kontekście, kochani, rozumiemy, co znaczy Słowo Boże, w którym apostoł napisał: kto zgrzeszył jednym grzechem, winien jest całości. Bo zobaczcie, tylko raz. Nie ma znaczenia, ile grzechów popełniłeś. Wystarczy jedna kropelka, żeby nasze życie było grzeszne. A teraz, kochani, chciałbym powrócić do sedna, do tego, co najważniejsze. Kiedyś w nocy przebudziłem się, mam nadzieję, że to był sen od Ducha Świętego. I, kochani, Duch Święty mi powiedział: pokaż ludziom, co to znaczy czysty duch, dusza i ciało. Czytamy to słowo, prawda? Apostoł Paweł napisał: przed przyjściem Pana Jezusa postarajcie się, zaraz będę to dokładnie cytował, żeby wasz duch, dusza i ciało były przygotowane. Przygotowane na przyjście Pańskie. A tu czytaliśmy: ruszę świecznik twój. Bracia, siostry, oto znalazłem w domu świecznik trójramienny. Oczywiście dorobiłem do tego tutaj trzy pojemniki, żeby nam to wyraźnie pokazać, jak działa człowiek. Kochani, człowiek jest jednością. Nie możemy oddzielić, że dusza jest osobno, że ciało jest osobno, a duch jest osobno. Ktoś może powiedzieć: ja się nawróciłem do Boga, wobec tego mój duch jest zbawiony, prawda? A to, że ciało czasem grzeszy, to, że prawda, trochę będę cudzołożył, to, że trochę ukradnę, to, że trochę złego zrobię, albo mój duch jest zbawiony, a to, że moja dusza trochę tam jest nie w porządku, że będę się złościł, gniewał, że będę plotkował, że będę przeklinał, to nie ma znaczenia. Bo mój duch jest zbawiony. Bracia i siostry, zobaczcie, tak działa człowiek. Jeżeli, kochani, wlewam teraz Bożą wodę, prawda? Jeżeli następuje oczyszczenie człowieka w trakcie, kiedy on się nawraca, zobaczcie, co się dzieje. Wypełnia się jego duch, dusza i ciało. Bo jesteśmy jednością. Bo jest człowiek duchem, duszą i ciałem. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, jeżeli przychodzimy do Boga, jeżeli nawracamy się, to Biblia powiada: oto wszystko staje się nowe. Twój duch, dusza i ciało zostają odnowione w Jezusie Chrystusie. Stajesz się nowym stworzeniem, prawda? I zobaczcie, to jest ten nasz świecznik, o którym właśnie mówi Słowo Boże. Twój duch, dusza i ciało są wypełnione czystą wodą Jezusa Chrystusa, wodą życia. Przez krew Jezusa Chrystusa zostaliśmy oczyszczeni. Ale teraz, kochani, zobaczcie. Chciałbym pokazać nam, dlaczego Chrystus mówi: ja ruszę twój świecznik. Bo teraz znowuż, kochani, już wcześniej sobie przygotowałem roztwór właśnie tych kilku kropel. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy na przykład moje ciało doznaje grzechu. Czujecie? Widzicie to? Patrzcie, ja wlewam tutaj, a zobaczcie, co się dzieje. Zabrudził się duch i dusza. Zobaczcie. To właśnie mi pokazał Duch Święty kiedyś, kiedy w nocy mnie obudził.
I powiedział wyraźnie: Bóg, pokaż to Kościołowi. Co znaczy, ja ruszę świecznik Twój, jeżeli nie będziesz pokutował. Kochani, każdy grzech, a wystarczy kropelka. Patrzcie, przecież te butelki napełnione były czystą wodą. To jest chrześcijanin. Ale zobaczcie, ja nie lałem i tu, i tu, i tutaj tej ciemnej wody, tego ciemnego płynu, te kilka kropelek grzechu. Ja lałem do jednej tylko, a teraz naleję do drugiej. Zobaczcie, nasza dusza, gniew, złość, krzyk, bluźnierstwo. Zobaczcie, co się dzieje. Wypełnia się cały człowiek. Cały człowiek. To oddziaływuje na ducha, to oddziaływuje na ciało, to oddziaływuje na duszę. Kochani, nie możemy przekroić człowieka albo tutaj zagrodzić i powiedzieć, że dusza sobie, duch sobie i ciało sobie. Co siejesz, będziesz żął. Też śpiewaliśmy właśnie w tej samej pieśni, którą jeszcze raz zaśpiewamy po mojej usłudze. Człowiek jest duchem, duchem, duszą i ciałem. I bracia i siostry, kropelka grzechu wystarczy, aby zanieczyścić całego człowieka. Dlatego pokuta ma polegać na tym, bracia i siostry, że cały człowiek nasz musi się oczyścić. Musimy prosić Boga o to, aby cały człowiek wypełniony był czystą wodą życia przez krew Jezusa Chrystusa. I jeszcze raz to samo, kochani. Jak teraz to oczyścić? Bardzo trudno. Są jakieś odczynniki, ale bardzo trudne. Dlatego Biblia powiada co? Wylewajcie serca swoje przed Panem. Co to znaczy? Wyrzućcie wszystko, co jest złego. I pozwólcie, aby Duch Święty napełnił was na nowo wodą życia. Aby Duch Święty napełnił waszego ducha. Kochani, zobaczcie, teraz będę lał tutaj do tej butelki, która symbolizuje naszego ducha. Ale kiedy jest nasze życie czyste i święte przed Panem, to zobaczcie, ta woda Ducha Świętego, ta żywa woda, zobaczcie, wlewana do ducha, bo duch komunikuje się z Bogiem, ona, zobaczcie, oddziaływuje na duszę, ona oddziaływuje na nasze ciało. Przepraszam, tu troszeczkę jeszcze koloru jest, bo nie wszystko zostało wyczyszczone, ale zobaczcie, kochani, jak to działo. Duch, dusza i ciało przygotowane na przyjście Pańskie. Wylewajcie swoje serca, to znaczy sprawcie, aby wszystko, co złe, zostało wyrzucone, aby duch, dusza i ciało zostały oczyszczone, a wtedy czekajcie na Pana, aby Pan swojego dzieła dokonał w waszym życiu. Jeżeli nie, to przyjdę i ruszę Twój świecznik. Czyli to jesteś Ty, duch, dusza i ciało. Dlatego też, kochani, chciałem taką prezentację na początek przekazać, abyśmy to dokładnie zrozumieli, abyśmy pamiętali, kochani, że nie można oddzielać, że nie możemy mówić, ja należę do Pana, a to, że trochę zgrzeszyłem, to, że moje usta są napełnione czasami gniewem, czasami tym piekielnym ogniem, o którym pisze apostoł Jakub, to przecież nie ma znaczenia. Kochani, ma znaczenie, bo świecznik jest w całości, świecznik jest połączony, nasz duch, dusza i ciało tworzą jedną całość. I dlatego też, kochani, chciałbym teraz razem z wami przejść do studium Bożego Słowa, kiedy będziemy też na to patrzeć, kochani, abyśmy mogli zrozumieć, że Bóg jest Bogiem świętym. Bóg jest Bogiem, który chce, abyśmy żyli życiem świętym przed Jego obliczem. Kochani, chciałbym dzisiaj czytać Boże Słowo, które dotyka właśnie pokuty, ale chciałbym powiedzieć o tym, że pokuta to nie jest tylko wyznanie grzechów. Pokuta to są pewne dzieła, które muszą za tym iść. To są pewne czyny, które muszą, bracia i siostry, iść za tym naszym wyznaniem. Na przykład w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, wierszu 8 jest napisane tak, czytam. Wydawajcie więc owoce godne opamiętania. Nie próbujcie sobie wmawiać, naszym ojcem jest Abraham. Nie próbujcie sobie wmawiać, że wszystko jest okej, albo że należycie do zboru, to wszystko wolno, albo że jesteście dziećmi Bożymi, to wszystko wolno. Chrystus wyraźnie powiada, nie wmawiajcie sobie pewnych rzeczy. Chrystus powiada, wydawajcie owoce godne opamiętania. I dzisiaj właśnie o tych owocach chciałbym rozmawiać.
Mówiliśmy już, że człowiek jest istotą scaloną, że nie można oddzielić ducha od duszy i duszy od ciała. To wszystko funkcjonuje razem i jest powiązane jak naczynia połączone. Jakie są biblijne dowody, kochani, na to, o czym mówiłem? W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale i wierszu 1 czytamy: mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Uświęcajcie się, oczyszczając ciało i duch, bo wszystko tworzy jedność. Dlatego też w 1 Tesaloniczan 5:23 cytowałem już Boże Słowo: a Bóg, dawca pokoju, niech ześle na was pełnię świętości, tak aby całe wasze jestestwo, i ten przykład mi się podoba, aby wasze całe jestestwo z duchem, duszą i ciałem było bez zarzutu, gdy przyjdzie Pan nasz Jezus Chrystus. Halleluja. Całe jestestwo, czyli duch, dusza i ciało, mają być bez zarzutu. A teraz, kochani, otwórzmy sobie Boże Słowo, które będzie podstawą naszego studium. To Słowo zapisane jest w 5 Księdze Mojżeszowej. 5 Księga Mojżeszowa. Chciałbym kilka tekstów odczytać z rozdziału 7, a potem z 9. Kochani, czytamy pierwszy wiersz. Gdy Pan Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków. 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż Ty. Wiersz drugi. I wydaje Pan Bóg Twój Tobie i Ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz przymierza z nimi, ani się nad nimi nie zlitujesz. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swego syna. Lecz tak z nimi postąpicie. Ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, wiersz piąty, święte ich drzewa wytniecie, ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie. Wiersz szósty. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Wiersz szesnasty. Wytracisz więc wszystkie narody, które Twój Bóg Jahwe wyda Tobie. Nie będziesz znał litości nad nimi i nie będziesz służył ich Bogom, gdyż to byłoby sidłem dla Ciebie. Jeśli powiesz sobie, narody te są, wiersz 17, narody te są ode mnie liczniejsze, nie zdołam ich wytępić, wiersz 18, nie lękaj się ich. Pamiętaj, co uczynił Pan, Bóg Twój, Faraonowi i wszystkim Egipcjanom. Tak uczyni Jahwe, Twój Bóg, wszystkim narodom, z którymi lękasz się spotkać. Wiersz 21. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Twój Bóg, jest pośród Ciebie, Bóg wielki i groźny. Wiersz 23. Pan Bóg Twój wydaje Tobie i sprawi wśród nich wielkie zamieszanie, aż zostaną wytępione. 24. Wydaj ich królów w Twe ręce i wyniszczysz ich imię pod niebem i nikt się nie ostoi przed Tobą, aż ich wygubisz doszczętnie. 25. Nie będziesz pożądał ani srebra, ani złota, które je pokrywa. Nie weźmiesz żadnej rzeczy dla siebie, aby nie stała się dla ciebie zasadzką, gdyż jest ona obrzydliwością dla Jahwe, Twego Boga. 26. Tej obrzydliwości nie przynoś do swego domu, abyś podobnie jak ona nie został dotknięty klątwą. Będziesz się tym brzydził, wzgardzisz tym, bo to jest objęte klątwą. Dotąd Boże Słowo. Kochani, wyjątki z rozdziału 7, wyjątki, które mówią o czystości życia, wyjątki, które wyraźnie mówią o tym, jak Bóg chciałby widzieć swój Kościół i jak Kościół Jezusa Chrystusa, jak lud Boży ma rozprawić się z wszelkim grzechem.
Ale może zacznijmy, kochani, od początku. Jakie jest znaczenie tych siedmiu wrogów ludu Bożego? Bo tutaj wyraźnie czytaliśmy, kochani, Bóg powiedział, że tych siedem narodów masz wytępić. I potem powiedział, jak ma lud Boży ustosunkować się do tych narodów. Więc, kochani, tu nie tyle chodzi o to, że mieli zabijać ludzi, że mieli, kochani, mordować, że mieli czynić złe rzeczy. Chodzi o to, że każdy z tych narodów reprezentował pewną nazwę i ta nazwa miała swój symbol, miała swoje znaczenie. Ta nazwa oznaczała pewnego rodzaju społeczeństwo, które czyniło tak, a nie inaczej. Dlatego Bóg powiedział, wyniszczcie, bo Bogu chodziło o to, żeby grzech nie wkradł się do ludu Bożego. Że właśnie te narody są symbolem jakby ogólnego zła i grzechu, które atakuje lud Boży. Liczba 7 oznacza pewną całość, czyli jest jakby paletą, jakby całą gamą, jakby tęczą zła, które płynie prosto z piekła, które atakuje Kościół Jezusa Chrystusa. Więc, bracia i siostry, nie chodzi tutaj o to, żebyśmy dokładnie analizowali teraz, co dane imię znaczy, chociaż to też za chwilę przedstawię. Ale chciałbym powiedzieć, że Bóg wyraźnie powiada, że ta siódemka atakuje Kościół Jezusa Chrystusa. Ta siódemka to jest piekielny grzech, to jest całe piekło, które rusza do walki z Tobą i ze mną, do walki z Twoją duszą, do walki z Twoim ciałem, do walki z Twoim duchem. I to wszystko próbuje nas atakować. I diabeł wsącza kropelka po kropelce, bracia i siostry, aby zanieczyścić cały nasz świecznik, aby zanieczyścić całe nasze jestestwo. I ta siódemka oznacza właśnie całe piekło, które chce wkraść się do naszego życia. Jakie jest znaczenie tych siedmiu wrogów ludu Bożego? Hetejczyk na przykład. Zresztą taka propo, bracia i siostry, chciałbym, abyśmy zrozumieli sposób myślenia ludzi, którzy żyli właśnie kiedyś w starożytności. Kiedyś każde imię coś symbolizowało. To nie było tak jak dzisiaj. Ryszard na przykład. Ryszard nic nie znaczy, po prostu jest jakimś imieniem. Może znaczyć może lwie serce, prawda? Ktoś sobie dopisał. Ale kiedyś każde imię coś oznaczało. Na przykład Jakub oznaczało lisi, chytry, cwany. I tak do niego rodzice się zwracali. I całe dzieciństwo jego takie było. Oni nie mówili Jakubie po naszemu, ale oni mówili, cwaniaczku, chodź do mnie, cwaniaczku, połóż się spać, cwaniaczku, czy odrobiłeś lekcję? Bo to było jego imię. To imię charakteryzowało jego cechy. Było znaczenie, w znaczeniu bracia i siostry oznaczało jego charakter. Jeżeli Bóg się przedstawia na przykład Kościołowi czy ludowi Bożemu, to Bóg mówi, ja mam na imię na przykład Jahwe Nisi. Znaczy, Bóg jest moim sztandarem. Albo Bóg powiada, ja mam na imię Jahwe Jireh. To znaczy, Bóg jest moim zaopatrzeniem. Albo Bóg mówi, ja mam na imię Jahwe Shalom. To znaczy, ja jestem Bogiem, który daje pokój. Albo jestem Bogiem, który uzdrawia, prawda? Jahwe Rafa. Dlatego też, bracia i siostry, każde imię oznaczało pewne działanie, oznaczało cechy charakteru, oznaczało, bracia i siostry, środowisko, w którym ten ktoś przebywał i ten ktoś na to środowisko w taki sposób wpływał. Dlatego te siedem narodów są jakby symbolem ogólnego zła. Hetejczyk. Od hataw oznacza terror, przerażenie, groza, strach, zamieszanie, przemoc, gniew, złość. Dlatego Bóg powiada, Hetejczyków wytraćcie, bo oni są symbolem właśnie terroru, przerażenia, grozy, strachu, zamieszania, przemocy, gniewu, złości. Tak samo Bóg mówi do Kościoła w Nowym Testamencie, ile wersetów jest, prawda? Odrzućcie gniew, odrzućcie krzyk, odrzućcie wszelką złość. To jest ten Hetejczyk, który, bracia i siostry, atakuje każdego z nas. Druga nazwa, Girgazyjczyk. To jest, bracia i siostry, nic innego jak bunt, jak buntownik.
Lud Boży ma żyć w pokoju. Jeżeli nasze serce jest zbuntowane, na pewno nie jest pod działaniem Ducha Świętego. Wszelki bunt rodzi się prosto z piekła, bracia i siostry. Wszelki bunt sprzeciwia się Bożemu pokojowi, Bożej łasce. Trzecia nazwa, Amorejczyk. Od Amar oznacza wymowny, elokwentny, mówić przeciwko komuś, domyślać się złych rzeczy, kwestionować czyjąś postawę, podważać, przezywać, krytykować, oskarżać, atakować, wyzywać. Zobaczcie, cała gama, bracia i siostry, grzechów naszych ust. To jest właśnie Amorejczyk. I teraz Bóg powiada, ten grzech nie ma prawa przebywać, zamieszkać ani w twoim kraju, ani w twoim domu, ani w twoim sercu. Bo jeżeli nie, to przyjdę i twój świecznik poruszę. Kochani, zobaczcie kolejne nazwa. Nazwa wrogiego państwa to Kanaanici. Od rdzenia Kana, co znaczy handlować, kupczyć. Znaczy upokarzać, poniżać innych, odzierać innych z godności, wykorzystywać, oszukiwać. Dotykamy teraz, bracia i siostry, relacji międzyludzkich. I właśnie między te relacje wkrada się Kananejczyk. Właśnie prosto z piekła, który chce spowodować to, bracia i siostry, abyśmy nawzajem się poniżali, abyśmy krytykowali, abyśmy kupczyli. Kupczyli wartością drugiego człowieka, abyśmy poniżali, odzierali z godności drugiego człowieka. To jest grzech prosto z piekła. Kolejna, bracia i siostry, nazwa wrogiego kraju Perezyjczyk. Od paras oznacza oddzielać, rozdzielać, czynić rozłamy, zdradzać. I to nie tylko, bracia i siostry, w tejże kwestii relacji międzyludzkich, ale również relacji małżeńskich. Zdrady małżeńskie, zdrada drugiego człowieka, przekupstwo, bracia i siostry, wykorzystywanie. Wkrada się Peryzyjczyk, prosto z piekła. Kolejna nazwa to Chiwijczyk, od Chawach. Co oznacza żyć na pokaz, tworzyć widowisko, wynosić się, wywyższać się, być dumnym, być pysznym. Zobaczcie, tu już nie dotyka relacji ani małżeńskich, ani relacji międzyosobowych. To jest grzech, który rośnie wewnątrz nas. To ja czuję się taki ważny, to ja czuję się taki pyszny, to ja jestem najmądrzejszy. Siedzisz w ławce i sobie myślisz, a co on gada? Ja wiem, co to znaczy, prawda? Zobaczmy, bracia i siostry, to diabeł też tam, bracia i siostry, od środka te kropelki nasącza, tymi kropelkami nasącza naszą duszę. I ostatnia nazwa Jebuzejczyk, od Boaz. Co znaczy skażone, zanieczyszczone, nosić niechęć, nienawiść, brzydzić się kimś. Traktować innych jako skażeni, jako gorsi, jako brudni. Czyli zobaczmy, bracia i siostry, ta siódemka, jak powiedziałem, jest symbolem pełnego grzechu, które tryska prosto spod czeluści piekielnych, bracia i siostry, tryska spod ziemi, ale dotyka nas. Zostajemy ochlapani tym brudem. Ona bardzo często zostaje nasączone tym brudem, czy to nasz duch, czy nasza dusza, czy nasze ciało. To nie ma znaczenia, bo jesteśmy jak naczynia połączone. I teraz pokuta polega na tym, abyśmy zdali sobie sprawę, ile tych kropelek diabeł nasączył w moje życie. Ile tych kropelek, bracia i siostry, już tam gdzieś w środku mieszka, abym umiał się z tym uporać. To nie ma znaczenia. Biblia powiada, że oni są tam od tysięcy lat. Bardzo często, bracia i siostry, wydaje nam się, a przecież inni też tak robią, a w innych zborach jest to dopuszczalne, prawda? A inni ludzie przymykają na to oczy, a dzisiaj mamy inne czasy, prawda? A przecież Pan Bóg dzisiaj inaczej na to patrzy. 50 lat temu te zbory to były takie starodawne zbory. Dzisiaj to mamy kościół nowoczesny, prawda? Dzisiaj śpiewamy, wyświetlamy, dzisiaj też Biblia się zmienia. Prawda? Dzisiaj to już zupełnie inne chrześcijaństwo. Nieprawda, bracia i siostry.
tych siedmiu wrogów, ukrytych jest, tych siedmiu wrogów, chodzi za nami krok w krok. To są cienie naszego życia, bracia i siostry. Nie zmieni się, nie zmieniło się Boże podejście do grzechu. Zmienia się technika, zmienia się technologia, zmienia się Kościół pod względem technologicznym może, ale nie zmienia się Boży stosunek do grzechu. Grzech jest grzechem. Grzech niszczy naszego ducha, duszę i ciało, bracia i siostry. I Pan Bóg nie idzie na kompromisy. I dlatego też Bóg powiada, nieważne, że oni byli tam już od tysięcy lat. Bóg mówi do narodu izraelskiego, teraz wy wchodzicie i macie to wszystko wytępić. Macie to wszystko zniszczyć, bo ja się nie zgadzam, mówi Bóg, żeby ród święty, żeby naród izraelski mieszkał pośród tych narodów, żeby te narody wpływały, żeby wasze dzieci żeniły się, żeby w waszych domach powstawała mikstura piekła i nieba, żeby w waszych ustach była mikstura piekła i nieba, żeby w waszych myślach była mikstura chwały Bożej, ale również oddawania czci diabłu, oddawania czci liczbom, oddawania czci czarnoksiężnikom, czy inne jeszcze grzechy duchowe typowo duchowe. Bóg powiada, albo zrywasz z tym, albo przegrywasz swoje życie. Albo zrywasz, albo przegrywasz swoje życie. Dlatego też, bracia i siostry, Izraelici mieli pomoc Bożą. Bóg powiada, ja jestem z wami. Bóg powiada, nie bójcie się. Może wydają się silniejsi i roślejsi od was. Może walczy z grzechem palenia papierosów. Może walczysz z grzechem alkoholizmu, może walczysz już 10 czy 15 lat i wydaje ci się, że to przerosło już ciebie. Może walczysz z innymi grzechami i wydaje ci się, że nie masz szans. Bóg dzisiaj wyraźnie powiada, to nie ma znaczenia, ile lat ten wróg mieszka na tej ziemi, ponieważ ja jestem z tobą, bądź odważny, weź posiadanie, wezwij imienia Bożego i wytęp w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Boga Wszechmogącego i zdobywaj ten kraj i ciesz się wolnością i ciesz się Bożym błogosławieństwem. Dalej, bracia i siostry, Bóg wyraźnie powiada, że Jego chwała jest nad tymi, którzy pokutują. A jak czytaliśmy, jak czytamy, bracia i siostry, pokuta to konkretne działanie. To nie jest tylko, bracia i siostry, uklęknąć przed Bogiem, powiedzieć, Boże, zgrzeszyłem, przepraszam. Pokuta to jest wytępić, to jest odrzucić, to jest porzucić, to jest znienawidzić. To nie jest, bracia i siostry, tylko słowa, ale w tym musi brać udział też nasza dusza. Ja muszę to znienawidzić, ja muszę to porzucić, ja muszę chcieć z tym zerwać. A poza tym musi w tym brać udział nasze ciało również. Ja muszę zerwać, ja muszę wyrzucić, ja muszę podeptać, bo inaczej przegrywam swoje życie, bo inaczej diabeł będzie deptał po mnie. A to my mamy deptać w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego też, bracia i siostry, jest też taki przykład w Starym Testamencie. Bracia i siostry, historia Ezdrasza. Kiedy otworzylibyśmy sobie Księgę Ezdrasza, 9 rozdział, to tam Biblia pokazuje nam, że wiele, wiele, setek lat, może tysięcy lat od tej chwili, kiedy Mojżesz w Duchu Świętym przekazywał narodowi izraelskiemu te polecenia, setki lat później pojawia się Ezdrasz. I zobaczmy, Ezdrasz dotyka tego samego tematu. Czytam z Księgi Ezdrasza, 9 rozdział od 1 wiersza. Gdy sprawy te zostały ukończone, przystąpili do mnie przełożeni i rzekli, lud izraelski, kapłani i lewici wcale nie zerwali z ludnością tego kraju. Naśladują obrzydliwości Kananejczyków, Hitytów, Pezyrzytów, Jebuzytów, Amonitów, Moabitów i Amorytów. Lecz spośród córek ich wzięli dla siebie i dla synów swoich żony. Także ród święty zmieszał się z narodami tych krain. Lud święty, zobaczcie, zmieszał się z narodami tych krain. Powstała mikstura.
Trochę piekła, trochę nieba. Trochę zła, trochę dobra, bracia i siostry. I to nosimy w sobie. Ale jaki jest kolor twojego świecznika? Jaki jest kolor? Zobaczcie, pokazywałem, że wystarczy kilka kropel, aby nasze naczynie zostało zanieczyszczone. Dalej czytamy w wierszu trzecim, gdy usłyszałem te słowa, mówi, czy napisał Ezdrasz, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Wiersz piąty i szósty, w czasie ofiary wieczornej wstałem z upokorzenia swego. Zobaczcie, upokorzył się przed Bogiem. W rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, wyciągnąłem dłonie do Pana Boga mojego, rzekłem, Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Wiersz dziesiąty, teraz wszakże, o Boże nasz, cóż mamy do powiedzenia po tym wszystkim? Przekroczyliśmy Twoje przykazania, któreś nadał przez swoje sługi proroków tymi słowami. Ziemia, w której posiadanie wchodzicie, jest ziemią splamioną przez rozpustę tych obców narodów, przez ich obrzydliwości, którymi ją w nieczystości swojej napełnili od końca do końca. Wiersz pierwszy rozdziału dziesiątego, gdy Ezdrasz płacząc i klęcząc przed domem Bożym, modlił się i wyznawał grzechy, zebrał się dookoła niego bardzo wielki tłum z Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, przy czym lud płakał rzewnymi łzami. Oto bracia i siostry, zobaczmy, Słowo Boże, o czym mówiłem, nie doznało przedawnienia. Wiele setek lat wcześniej Bóg powiedział, wytępisz te siedem narodów, a potem Ezdrasz dowiaduje się, że lud Boży, święty lud, jak tu czytaliśmy, zmieszał się jednak z tymi narodami. Pozwolili sobie, aby diabeł zaszczepił te złe kropelki w ich życiu. Ich dzieci, ich rodziny zostały przepełnione tym niebieskim czy czarnym płynem i zostały zanieczyszczone. Dlatego też, bracia i siostry, te siedem narodów symbolizują konkretne grzechy. Liczba siedem to pełnia. Za każdym grzechem kryje się całe piekło. Każdy grzech to potencjalna siła diabelska w twoim życiu i w twoim domu. Zobaczcie, bracia i siostry, że nie możemy tutaj rozdzielić również naszego życia od naszego domu. Chciałbym to dzisiaj też wyraźnie podkreślić. Dlatego też Biblia powiada, kochani, wytęp całkowicie. Musisz coś z tym zrobić. Musisz dokonać pewnych działań. Musisz wziąć byka za rogi i musisz sobie z tym poradzić. W imieniu Bożym, bo Bóg powiada, ja jestem z Tobą, moja moc jest z Tobą, moja chwała jest z Tobą, ja jestem za tym, abyś żył w czystości swojego życia. Biblia powiada, nie wprowadzaj tego do swojego domu, nie zanieczyszczaj swojego domu. Bracia i siostry, jeżeli chodzimy w brudnych szatach i wejdziemy z tym do naszego domu, wiadomo, że zanieczyścimy nasz dom, a potem dziwimy się, że nasze dzieci chorują, dziwimy się, że nasze dzieci nie mogą spokojnie spać, potem dziwimy się, że my nie możemy spokojnie spać, potem bierzemy tabletki nasenne. Bracia i siostry, dzisiaj masz odpowiedź. Twoje życie emanuje na twój dom. Nie można tego rozdzielić. Dlatego Bóg powiada, nie pozwalaj, aby twój syn, ani twoja córka, aby wchodziły związki z tymi narodami, z tym grzechem. Pozwalamy, bracia i siostry, na wiele rzeczy, a potem to emanuje na nasz dom. Dalej Biblia powiada, nie stawiaj im pomników, nie zachowuj niczego z tego zła. Wytęp, spal, wyrzuć w imieniu Pana Boga. Wytęp wszelkie ślady i pozostałości. Przypominam sobie, ile modlitw mieliśmy o ludzi, którzy związani byli różnymi złymi duchami. I kiedy modliliśmy się, jak często Duch Święty pokazywał nam, bracie czy siostro, masz jeszcze problemy w swoim życiu, bo przejrzyj swoje szafy, bo zobacz, ile tam złego jest jeszcze. Jedna siostra już cały dom przeszukała i modliła się do Boga i dalej nie było uwolnienia.
aż kiedyś Duch Święty jej we śnie pokazał. Słuchaj, a zajrzyj tam do szafki kuchennej i zobacz tam z tyłu, dawno tam nie zaglądałaś. Okazuje się, że w kubeczku jeszcze były rzeczy, które kiedyś poświęciła diabłu i poświęciła grzechowi. I dopiero kiedy to wszystko wyrzuciła ze swojego domu, nastąpiło pełne uwolnienie i stąpiła Boża chwała. Bracia i siostry, zobaczcie, Bóg wyraźnie powiada, nic nie zostawiaj, wyczyść wszystko, bo inaczej będziesz się modlił, a twój dom będzie coraz bardziej podlegał burzeniu. Biblia powiada, zachowaj z dala od tego swoje dzieci. Biblia powiada, to jest przeklęte, to jest złe. Każdy grzech jest grzechem. Każdy grzech sprowadza przekleństwo na nasze życie. Każdy grzech sprowadza przekleństwo na nasz dom. Biblia powiada, nie bój się z tym walczyć i to niszczyć. Cokolwiek to jest. Biblia powiada, jesteś silny, bo Bóg jest z tobą. I wiecie, jeszcze jedną rzecz Biblia tutaj wyraźnie wyakcentowała. Rozpraw się z tym złem od korzeni, zgładź jego króla. Bracia i siostry, bardzo często nie wystarczy wyznać grzech. Bardzo często musimy zaproklamować obecność Jezusa, a też wytępić tę diabelską moc w naszym życiu, nazwać to po imieniu i rozkazać diabłu, aby odszedł precz, że nie ma prawa do naszego życia. Bracia i siostry, to jest walka na śmierć i życie. To nie jest tylko egzorcyzm. Bracia, przyjdźcie, albo bracia, pomódlcie się o mnie, bo ja mam problemy. Bracia, siostry, Bóg dzisiaj daje wyraźną odpowiedź. Jeżeli masz problemy, to często tajemnica tkwi w naszym życiu, w naszym wnętrzu. Gdzieś tam ukryte są te kropelki, które emanują nie tylko na nasze życie, że jest nam źle, że jesteśmy niespokojni, że się denerwujemy, że się złościmy, że myślimy o rozwodzie, że bracia, siostry, chorujemy. Ale źle jest również w naszych domach. Nie czujemy się dobrze w naszej sypialni. Nie czujemy się dobrze w naszych salonach. Nie czujemy się w naszym domu dobrze. Uciekamy gdzieś, bracia i siostry. Dlaczego? Bo ten król tam jeszcze ciągle jest. Wytęp to od korzeni. Powiedz temu królowi zła. Powiedz diabłu, że nie ma prawa do twojego domu. Powiedz, że nie ma prawa do twojego ducha, do twojej duszy, do twojego ciała. Powiedz, popatrz diabłu w oczy i powiedz wyraźnie, ja zrywam z tym grzechem. Nie masz prawa więcej tu wracać. Tak miał się rozprawić naród izraelski. To oznacza pokuta, bracia i siostry. Chciałbym, abyśmy to dzisiaj wyraźnie zrozumieli. Wydawajcie owoce godne opamiętania. Nie tylko, Boże, jestem grzesznikiem, przebacz mi. Ale niech za tym idą pewne czyny, pewne działania. Bracia i siostry, Bóg daje zachętę i Bóg również daje obietnicę. W tej księdze piątej Mojżeszowej czytaliśmy rozdział 7, a teraz z rozdziału 9 kilka wersetów. Zobaczcie, jakie błogosławione życie tych, którzy będą pokutować, tych, którzy wytępią, tych, którzy spalą, tych, którzy oczyszczą swój dom. Czy to dom swojego życia, czy to dom, w którym mieszka jego rodzina. Wiersz 9 rozdziału. Słuchaj, Izraelu. Ty przekroczysz dziś Jordan. Dla Boga jest dziś, bracia i siostry. Dziś jest czas, kiedy możesz podjąć decyzję. Dziś jest czas, kiedy możesz przyjść tutaj, uklęknąć i rozpocząć proces pokuty i powiedzieć, dzisiaj wyznaję, ale kiedy przyjdę do domu, będę oczyszczał mój dom w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziś przekroczysz Jordan, aby wejść i podbić narody większe i potężniejsze od ciebie i zdobędziesz miasta wielkie i obwarowane aż pod niebiosa, mówi Bóg. Halleluja. To nieważne, że walczysz ileś lat. To nieważne, że to ciebie przerasta. To nieważne, że już po raz 15 próbujesz i nie wyszło. Spróbuj jeszcze raz, bo dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Halleluja. Bóg mówi, to nieważne, że to są narody większe i potężniejsze. Zdobędziesz je, bo ja jestem z tobą, mówi Bóg. Halleluja. To jest pokuta, bracia i siostry. To jest ta świadomość, że przegrałem. Że jestem pokonany, ale na nowo powstaję, bo to jest ten dzień, to jest to dziś,
i idę w imieniu Pana. Wiersz trzeci. Wiedz teraz, że to Jahwe, Twój Bóg, pójdzie przed Tobą jako ogień pochłaniający, który ich wygubi i podda ich Tobie. Halleluja. To właśnie Ty masz deptać, to Ty masz zniszczyć. Bóg podda ich Tobie. Wówczas weźmiesz ich w posiadanie, zobaczcie, czyli zwiążesz te wszystkie grzechy i wygubisz je, jak to przyrzekł Ci Jahwe. Halleluja. I wiersz 14, 15, otrzymacie więcej błogosławieństw niż wszystkie inne narody. To jest efekt pokuty. Nie będzie wśród ciebie nikogo bezpłodnego, ani mężczyzny, ani kobiety, ani też żadnego z twoich zwierząt domowych. Jahwe oddali też od ciebie wszelką chorobę. Nie pozwoli, aby dotknęły cię te wszystkie dotkliwe zarazy. Kochani, oto Boże Słowo. Słowo Boże, które pokazało nam, objawiło nam znaczenie pokuty. Coś zrobić. Mieć tę świadomość, że Bóg jest po mojej stronie. Mieć tę świadomość, że nie jestem przegrany. Mieć tę świadomość, że Bóg oczekuje, że mój duch, dusza i ciało będą czyste. Tę świadomość, że mój grzech, moja złość, moje złe życie, te kilka kropelek może, które diabeł gdzieś tam wsączył w moje życie, emanuje na mój dom, że moje ściany są wypełnione tym samym złym duchem, bracia i siostry. Zobaczcie, jak wyglądało oczyszczanie domu i już kończę. Bo chciałbym na to też zwrócić uwagę. Bracia, siostry, bardzo często modlimy się w kościele i na tym kończy się nasza pokuta, a zaniedbujemy nasze domy. Zobaczcie, w trzeciej Mojżeszowej jest takie oto słowo, czytam. Potem przyjdzie kapłan obejrzeć ten dom. Kiedy nastąpił trąd, kiedy pojawił się trąd w domu, Biblia powiada, zawołaj kapłana, a gdy obejrzy tę plagę i stwierdzi, że na ścianach domu jest plaga w postaci wgłębień zielonkawych lub czerwonawych, które wyglądają, jakby były w głębi ściany, siódmego dnia zaś kapłan wróci. Jeżeli zobaczy, że jest plaga i rozszerzyła się po ścianach domu, to nakaże kapłan wyrwać kamienie, na których jest plaga i wyrzucić je za miasto na miejsce nieczyste, a dom wewnątrz naokoło oskrobać. Tynk, który zeskrobano, wysypać poza miasto w miejscu nieczystym, wziąć też inne kamienie, wstawić je w miejsce tamtych kamieni, wziąć także inny tynk i otynkować ten dom. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Bracia i siostry, to małe plamki, jakaś tam zielona plamka, jakaś tam czerwona plamka. Nawet gospodarz tego nie zauważył. Kapłan to zauważy, bo kapłan rozpoznaje rzeczy duchowe. Bracia i siostry, to nie jest to, że ty wierzysz jakąś tam ampułkę nasenną, bo nie możesz spać. Może okazuje się, że to jest ta mała plamka, bo tam gdzieś twój dom jest zanieczyszczony jakimś trądem grzechu. Zaproś pastorów, zaproś starszych zboru, niech się pomodlą razem z tobą, niech oczyszczą ten dom, niech twoje dzieci żyją w atmosferze chwały Bożej, w atmosferze Bożego błogosławieństwa. Nawet nie zauważasz, kiedy jedna plamka, druga, trzecia, piąta pojawiły się w twoim domu, a potem jest źle. Kochani, zobaczmy, pokuta to czas, kiedy rozumiemy, że Bóg jest z nami, ale czas oczyszczenia duszy, ducha i ciała oraz naszych domów. Uczyńmy to do końca roku. Zachęcam was, bracia i siostry, przychodzą do mnie bracia, siostry, modlimy się również o domy. To jest bardzo ważne, zobaczcie, to jest biblijne. Tym rozpoznaniem duchowym, że to nie coś mieszka w twoim domu, to nie jakaś wilgoć, to nie jakieś nieszczęście, to nie jakieś dzieci, które płaczą po nocach, ale okazuje się, że to jest trąd duchowy, że to są duchowe zależności, że to jest duchowy problem, że trzeba duchowo rozpoznać i trzeba w Duchu Świętym oczyścić również twój dom. Tak samo jak twoje serce, ducha i duszę. Powstańmy do modlitwy.